Otwieram szóstą sesję Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim. Chciałbym poinformować, że sesja będzie utrwalana za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania z sesji są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. Administratorem Państwa danych osobowych jest burmistrz Sępólna Krajeńskiego. Pełną klauzulę informacyjną dotyczącą nagrywania i transmisji sesji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim można znaleźć na stronie internetowej gminy Sępólno-Krajeńskie w zakładce Rada Miejska oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy Sępólno-Krajeńskie oraz na drzwiach wejściowych na posiedzenie sesji. Proszę o przestrzeganie przepisów związanych z ochroną danych osobowych RODO. Na dzisiejszej sesji witam serdecznie radnych Rady Miejskiej. Miło mi powitać pana starostę sępolińskiego, pana Jarosława Tadycha. Dzień dobry. Witam przewodniczącego Rady Powiatu, pana Marka Harta. Dobry, panie przewodniczący. Witam pana Waldemara Stupałkowskiego, burmistrza Sępólna. Witam pana Marka Zieńko, zastępcę burmistrza Sępólna Krajeńskiego. Miło mi powitać panią Annę Buchwald, skarbnika gminy. Witam również pana Dariusza Wojtanie, sekretarza gminy. Witam serdecznie panią Jadwigę Bukold, prezesa ZNP Oddział w Sępólnie Krajeńskim. Dzień dobry, panie prezes. Witam pana Marka Tymeckiego, dyrektora Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej oraz dyrektorów szkół z terenu gminy, gdy jeszcze nikogo nie ma, ale pewnie spotkamy się w drugiej części. Witam dyrektorów jednostek organizacyjnych, kierowników referatów Urzędu Miejskiego, panie i panów sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli. Przede wszystkim serdecznie witam wszystkich obecnych na dzisiejszej sesji i tych, którzy oglądają nas w mediach. Dzień dobry państwu. Pozwólcie, że dalszą część obrad poprowadzę już na siedząco. A jeszcze oczywiście serdecznie witam panią mecenas. Przepraszam za niedopatrzenie pani mecenas. Przejdziemy do kolejnego punktu porządku obrad. Podpunkt A. Stwierdzenie kworum. Szanowni państwo, na podstawie listy obecności stwierdzam, że na 15 radnych obecnych jest 15, co stanowi kworum, przy którym Rada Miejska może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Podpunkt B. Przedstawienie porządku obrad. Porządek obrad państwo radni otrzymaliście wraz z zawiadomieniem o dzisiejszej sesji. Informuję, że burmistrz Sępólna Krajeńskiego zwrócił się z prośbą o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Lądek Zdrój. Radni projekt uchwały otrzymali pocztą elektroniczną i mieli możliwość zapoznania się z jego treścią. Bardzo proszę pana burmistrza o uzasadnienie swojego wniosku. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. Myślę, że uzasadnienie tego wniosku jest oczywiste. Gmina Sępólno-Krajeńskie w swojej historii też doświadczyła tego typu zdarzeń. Wystarczy wspomnieć nawałnicę z roku 2017, która spustoszyła 2/3 naszej gminy, wielu mieszkańców poszkodowanych. Tam też gmina Sępólno-Krajeńskie uzyskała pomoc od różnych samorządów i jak ważna jest każda złotówka. Każda złotówka, powiem, i każda pomoc rzeczowa w takiej sytuacji, myślę, że akurat nas, gminy Sępólno-Krajeńskie, nie trzeba przekonywać w związku z tym, że sytuacja na południu Polski, południowym zachodzie Polski jest no, tragiczna. Tam przeszła powódź, która po prostu zniszczyła nie tylko dobytek i mienie mieszkańców, ale też infrastrukturę samorządową, publiczną, gdzie szkoły, drogi, oczyszczalnie ścieków, no to wszystko można by było wymieniać. Wymaga natychmiastowej naprawy i znacznych środków finansowych. I mimo, że ta pomoc szeroko płynie z całej Polski, myślę, że gmina Sępólno-Krajeńskie też w swojej jak gdyby działalności doświadczyła takiej pomocy. Jesteśmy też, myślę, zobowiązani do tego, żeby tym samorządom na południu Polski pomóc. Dlaczego Lądek Zdrój? Dlatego, że w pierwszych dniach tej nieszczęsnej powodzi to były pierwsze takie samorządy, o których była mowa, że znacznie ucierpiały. Zaczęło się od Głuchołaz, Stronie Śląskie, Lądek Zdrój, potem ta fala powodziowa szła dalej i kolejne samorządy, kolejne gminy cierpiały z powodu skutków tej powodzi. Myśmy już wtedy
kontaktowali się z władzami Lądka Zdroju, sugerując, że chcielibyśmy właśnie im pomóc i stąd też uchwała o udzieleniu pomocy finansowej dla gminy Lądek Zdrój w wysokości 30 tysięcy złotych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Poddam teraz pod głosowanie zmianę porządku obrad polegającą na wprowadzeniu do porządku obrad do punktu 7 podpunktu H projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Lądek Zdrój. Proszę o tabelę. Proszę o oddawanie głosów, a wyniki proszę odnotować w protokole sesji. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Pani radna Beata Kala. Proszę o wyniki. Stwierdzam, że przy obecnych 15 radnych uchwała podjęta została jednogłośnie. Bardzo dziękuję. Zmiana porządku obrad, przepraszam, została przyjęta jednogłośnie. Czy ktoś z radnych chciałby złożyć jeszcze wniosek o zmianę porządku obrad? Nie widzę, w związku z tym odczytam porządek obrad po zmianie. Punkt pierwszy, otwarcie sesji, podpunkt A, stwierdzenie kworum, podpunkt B, przedstawienie porządku obrad. Punkt drugi, przyjęcie protokołu z 5 sesji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim. Punkt trzeci, sprawozdanie burmistrza Sępólna Krajeńskiego z działalności w okresie między sesjami, w tym z wykonywania uchwał Rady Miejskiej. Punkt czwarty, informacja przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie między sesjami. Punkt piąty, składanie interpelacji i zapytań przez radnych. Punkt szósty, wolne wnioski, informacje. Punkt siódmy, podjęcie uchwał w sprawie podpunkt A. Zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sępólno-Krajeńskie, podpunkt B. Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sępólno-Krajeńskie na 2024 rok, podpunkt C. Zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dla parafii rzymskokatolickiej pod wezwanie świętego Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Wałdowie, podpunkt D. Przystąpienia gminy Sępólno-Krajeńskie do realizacji projektu. Klub Integracji Społecznej w Sępólnie Krajeńskim w ramach priorytetu 8 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego. Działanie 0820 aktywne włączenie społeczne w celu szczegółowego 4H. Wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Podpunkt E. Wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Podpunkt F. Sprzedaży części udziału w nieruchomości położonej przy ulicy Tadeusza Kościuszki 7 w Sępólnie Krajeńskim. Podpunkt G. Sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej we wsi Skarpa, gmina Sępólno Krajeńskie. Podpunkt H. Udzielenia pomocy finansowej dla gminy Lądek Zdrój. Punkt ósmy. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz informacje przewodniczącego Rady o udzielonych odpowiedziach w formie pisemnej na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji. Punkt dziewiąty. Odpowiedzi na wolne wnioski. Część druga sesji. Hala widowiskowo-sportowa Kraina Arena. Przypominam, że od godziny 10 spotykamy się tam, o godzinie 10. I realizujemy kolejny punkt porządku obrad, punkt 10. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Sępólno-Krajeńskie. Punkt 11. Wręczenie stypendiów, nagród i wyróżnień gminy Sępólno-Krajeńskie dla uczniów za uzyskane w poprzednim roku szkolne wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia edukacyjne, artystyczne i sportowe. Punkt 12. Zakończenie sesji. Stwierdzam, że Rada Miejska będzie obradowała według przedstawionego porządku. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt drugi. Przyjęcie protokołu z 5 sesji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim. Protokół z sesji wyłożony był do wglądu w biurze Rady, a także przesłany radnym za pomocą poczty elektronicznej. Czy są pytania do protokołu? Bardzo proszę, radny Janusz Tomasz, oczekuję. Dziękuję bardzo. Co prawda, panie przewodniczący, nie do tego, ale ze względu na bardzo napięty dzisiaj harmonogram, żebyśmy dosyć dużo jest uchwał, żeby zdążyli. Proponuję, aby sprawozdanie pana burmistrza i pana przewodniczącego dzisiaj nie odczytywać wyjątkowo, a tylko załącznik do protokołu. Żebyśmy się po prostu wyrobili do tej godziny 10, bo no sporo jest, a to gdzieś przeszło gdzieś około 40 minut zawsze trwa. Dziękuję. Dobrze, dziękuję. Na początek może przegłosujemy protokół, a potem w związku z wnioskiem będziemy musieli go przegłosować. Tak? To w tej chwili poproszę o tabelę do protokołu. Kto jest za przyjęciem protokołu, kto jest przeciw, kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki, odnotowanie ich w protokole. Stwierdzam, że przy 15 obecnych radnych protokół przyjęty został jednogłośnie. Panie mecenas, czy wniosek pana radnego wymaga głosowania, czy możemy przejść do pomijając jakby te sprawozdania? To proszę o przygotowanie tabeli do głosowania. Informacje radni otrzymali w materiałach, więc zapoznali się z nią. Ewentualnie odpowiemy na pytania, jeżeli takowe się pojawią. Dziękuję bardzo. Czyli głosujemy wniosek pana radnego Janusza Tomasa o nieodczytywanie sprawozdania burmistrza Sępólna i informacji przewodniczącego. Kto jest za tym wnioskiem? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Proszę o wyniki. Informuję, że przy obecności 15 radnych wniosek przyjęty został jednogłośnie. W związku z powyższym nie będziemy odczytywać informacji i sprawozdania. Czy są pytania do informacji pana burmistrza? Nie ma pytań, nie widzę. Czy są pytania do mojej informacji? Również nie widzę. W związku z powyższym przechodzimy do realizacji porządku obrad. Punkt 5. Składanie interpelacji i zapytań przez radnych. Otwieram ten punkt. Między sesjami wpłynęła interpelacja radnego Rady Miejskiej pana Piotra Warmińskiego w sprawie budowy ulicy Niechorskiej i Rzecznej oraz umieszczenie tej inwestycji w planie inwestycyjnym gminy w najbliższej perspektywie finansowej 2025-2026, planie finansowym wydatków gminy lub umieszczenie jej na liście pozyskania finansowania inwestycji ze środków zewnętrznych. Interpelacja została przekazana burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego celem udzielenia odpowiedzi. Umieszczona została również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie gminy Sępólna Krajeńskie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Czy ktoś z radnych chciałby dzisiaj złożyć interpelację lub zapytanie, to proszę ją odczytać i złożyć na moje ręce. Nie widzę, dziękuję bardzo. Zamykam ten punkt i przechodzimy do kolejnego. Punkt 6. Wolne wnioski, informacje. Otwieram punkt wolne wnioski, informacje. Czy ktoś z państwa radnych chciałby złożyć dzisiaj wniosek? Dziękuję bardzo. Nie widzę zgłoszeń. Zamykam ten punkt i przechodzimy do kolejnego. Punkt 7. Podjęcie uchwał w sprawie. A pan burmistrz się zgłasza. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Proszę. Rozumiem, że do punktu wolne wnioski, informacje. Informacja, szanowni państwo, bo tematem numer jeden w Polsce dzisiaj jest faktycznie to, co się wydarzyło na południu Polski. Ja chciałem informacyjnie tylko przekazać takie dane dotyczące tego, jaką pomoc gmina Sępólno-Krajeńskie udzieli poszkodowanym. Była mowa tutaj już o uchwale, którą państwo, mam nadzieję, podejmiecie na dzisiejszej sesji, 30 tysięcy złotych, które musieliśmy wygospodarować z tegorocznego budżetu i przekazać na pomoc powodzianom, ale oprócz tego ogłosiliśmy też zbiórkę od mieszkańców naszej gminy. I tutaj chciałem przy okazji podziękować wszystkim, którzy zechcieli jakąkolwiek wpłatę dokonać na to konto. Na dzień dzisiejszy, proszę państwa, mamy zebrane ponad 45 tysięcy złotych od mieszkańców i wpłaty są od 10 zł po 2 tysiące złotych. Naprawdę znam osoby, które po prostu same potrzebują pomocy, wpłaciły po te 10 zł, żeby pomóc tym, którzy tej pomocy potrzebują. Ta zbiórka będzie jeszcze jakiś czas prowadzona, potem
zatem będziemy oczywiście te środki wprowadzać do budżetu, żeby też tę dotację przekazać kolejnej wybranej gminie, o której państwo zdecydujecie, tak, bo to już będzie można dzisiaj zanalizować tam, gdzie ta pomoc powinna trafić z naszej gminy. Ale to nie tylko. Jest prowadzona też zbiórka darów rzeczowych. Tutaj wspólnie z powiatem zorganizowaliśmy taki punkt zbiórki. Wzorem poprzednich darów gromadzimy go dzięki tutaj życzliwości firmy Duko w ich hali na ulicy Składowej. Tam można też składować potrzebne rzeczy. Trzeba spojrzeć też na ogłoszenia, jakie tam są potrzebne rzeczy na południu Polski i takie tam można złożyć. Za chwileczkę będzie zakończona ta zbiórka rzeczowa i pojedzie już transport tam na południe Polski, ale oprócz tego też nasi strażacy byli już tam na miejscu też udzielając pomocy poszkodowaną. Zbiórkę prowadzi też i Caritas. Wszyscy jesteśmy zaangażowani w to, żeby tam na południe ta pomoc trafiła, bo tak jak powiedziałem, jesteśmy też doświadczeni w swojej historii tego typu zdarzeniami i każda złotówka, każda rzecz, każda pomoc się liczy. Zawsze będzie tego za mało, więc myślę, że tutaj podziękowania dla tych wszystkich naszych mieszkańców. Jestem naprawdę pod wrażeniem, szczególnie tej zbiórki finansowej. Nie myśleliśmy, że to aż tak fantastycznie pójdzie. Także tyle informacji, panie przewodniczący, jeżeli chodzi o tą sprawę. Dziękuję bardzo. Nie widzę tutaj u siebie, to oddaję głos radnemu Jackowi. A teraz tak, bardzo proszę, pani radny. Ja z takim jednym wnioskiem chciałbym się zwrócić do pana burmistrza. Zwracam się z wnioskiem o udzielenie informacji dotyczących rozstrzygnięcia konkursu na nazwę ronda zlokalizowanego u zbiegu ulic Odrodzenia, Kościuszki i Popiełuszki. A przypominam, że termin składania propozycji na nazwę tego ronda upłynął pod koniec lipca bieżącego roku. W związku z tym chciałbym się dowiedzieć, czy komisja odpowiedzialna za wybór nazwy podjęła już decyzję i kiedy możemy spodziewać się ogłoszenia wyników tego konkursu. No i czy wiadomo, kto został zwycięzcą i kiedy planowane jest ogłoszenie wyników. Ponieważ ten temat budzi duże zainteresowanie mieszkańców, będę wdzięczny za udzielenie odpowiedzi. Tak, panie burmistrzu? Bardzo proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo, to mamy tę informację zawartą w sprawozdaniu z działalności, ale ze względu na oczywiste tutaj sprawy skróciliśmy dzisiejszą tą część sesji dotyczącą sprawozdań, ale tak, muszę powiedzieć, że zakończyły się obrady komisji, która została powołana do wyłonienia nazwy. Wiele 8 chyba czy 9 propozycji było rozpatrywanych. Ostatecznie komisja zaopiniowała nazwę Unii Europejskiej, Rondo Unii Europejskiej i to jest opinia. Natomiast żeby to stało się, jak to się mówi, ciałem, Rada Miejska powinna podjąć stosowną uchwałę. Zaproponujemy uchwałę na kolejnej sesji, żeby temat sfinalizować. Tak? Uchwała nazwy ulic, rond, skrzyżowań nadaje, to jest kompetencja Rady Miejskiej. Natomiast komisja zakończyła swoje prace wskazując na nazwę Ronda Unii Europejskiej. Nie będę chyba tutaj przytaczał uzasadnienia, jakie leżało u podstaw wyboru tej nazwy. Wszystkie nazwy były analizowane, rozpatrywane i uzasadniane, natomiast ostatecznie została wybrana ta nazwa. Dziękuję za odpowiedź. Przejdziemy do kolejnego punktu porządku obrad, punktu 7. Podjęcie uchwał w sprawie podpunkt A zmieniające uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sępólno-Krajeńskie. Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Poproszę panią Annę Buchwald, skarbnika gminy, o przedstawienie projektu uchwały. Dziękuję. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej związana jest z aktualizacją okresu realizacji części przedsięwzięć, między innymi tych związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej druki terenów inwestycyjnych oraz z aktualizacją wartości zadania dotyczącego remontu muru kościoła w Wałdowie w związku ze zwiększeniem kwoty na to zadanie. Aktualizuje się również dochody i wydatki do wysokości określonych w uchwale budżetowej. Projekt uchwały został przedstawiony na Komisji Budżetu i zaopiniowany pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Proszę o tabelę do głosowania. Czy jakieś pytania do pani skarbnik w tej sprawie?
Jeżeli nie ma, to poproszę o tabelę do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały, kto przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o oddawanie głosów. Wyniki głosowania proszę odnotować w protokole sesji. Proszę o wyniki. Stwierdzam, że przy 15 obecnych radnych uchwała podjęta została jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Kolejny podpunkt porządku obrad, podpunkt B. Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sępólno-Krajeńskie na 2024 rok. Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. I tutaj również proszę panią skarbnik, panią Annę Buchwald o przedstawienie projektu uchwały. Zmiana uchwały związana jest ze zwiększeniem planu dochodów i wydatków o kwotę 390 916 zł i 34 grosze. Do najistotniejszych zmian w pozycji planu możemy zaliczyć projekt Klub Integracji Społecznej w Sępólnie Krajeńskim, który będzie realizowany przez CUS, dotacje wojewody na zadania realizowane przez CUS, jak również zabezpieczenie środków na modernizację ulicy Ogrodowej. Do projektu uchwały, które państwo otrzymali, wprowadza się następującą zmianę związaną z udzieleniem dotacji dla gminy Lądek-Zdrój na usuwanie skutków powodzi, polegającą na przesunięciu środków w rozdziale 616 z paragrafu 4300 na paragraf 2710. 30 tysięcy złotych. Pozostałe zmiany są tak jak w projekcie budżetu. Zmiany zarówno te, jak i wcześniejsze zostały przedstawione na Komisji Budżetu i zaopiniowane pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. W związku z powyższym proszę o tabelę i wyniki głosowania proszę odnotować w protokole sesji. Kto jest za przyjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Poproszę o wyniki. Dziękuję. Stwierdzam, że przy 15 obecnych radnych uchwała podjęta została jednogłośnie. Kolejny podpunkt porządku obrad, podpunkt C. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dla parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem świętego Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Wałdowie. Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Poproszę panią Marzenę Stoltman, inspektora referatu inwestycji i rozwoju gospodarczego o przedstawienie projektu uchwały. Bardzo proszę pani inspektor. Dzień dobry panie przewodniczący, szanowna rado, panie burmistrzu. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dla parafii rzymskokatolickiej pod wezwanie świętego Mateusza Apostoła w Wałdowie. Zmiana wysokości kwoty udzielonej dotacji jest wynikiem przeprowadzonego postępowania na wyłonienie wykonawcy i tutaj też kwota zadania nam się zwiększyła. Ksiądz dokonał wpłaty różnicy, w związku z powyższym udziela się dotacji w wysokości 429 875 tysięcy złotych. Projekt uchwały został przedstawiony i zaopiniowany pozytywnie na Komisji Budżetu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim. Dziękuję. Również dziękuję. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. W związku z powyższym proszę, przejdziemy do głosowania. Proszę o tabelę i wyniki głosowania proszę odnotować w protokole sesji. Kto jest za przyjęciem uchwały, kto przeciw, kto się wstrzymał? Poproszę o wyniki. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie przy 15 obecnych radnych. Dziękuję. Dziękuję. Podpunkt D. Przystąpienie gminy Sępólno-Krajeńskie do realizacji projektu Klub Integracji Społecznej w Sępólnie Krajeńskiej w ramach priorytetu 8 Funduszu Europejskiego na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego. Działania 0820, aktywne włączenie społeczne. Celu szczegółowego 4H, wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa oraz zwiększania zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Projekt tej uchwały radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Proszę panią Izabelę Frelkę, dyrektora Centrum Usług Społecznych w Sępólnie Krajeńskim o przedstawienie projektu uchwały. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, projekt uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w sprawie przystąpienia gminy Sępólno-Krajeńskie do realizacji projektu Klub Integracji Społecznej w Sępólnie Krajeńskim w ramach priorytetu 8 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, działanie 0820. Aktywne włączenie społeczne celu szczegółowego 4H, wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa oraz zwiększania zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Podstawa prawna.
Paragraf pierwszy. Gmina Sępólno-Krajeńskie przystępuje do realizacji projektu, o którym mówiłam powyżej. Paragraf drugi. Projekt, o którym mowa w paragrafie pierwszym, będzie realizowany w okresie wskazanym w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie. Paragraf trzeci. Źródłem finansowania projektu, o którym mowa w paragrafie pierwszym, są środki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Kwota dofinansowania projektu w latach 2024-2027 wyniesie maksymalnie 1 380 000 zł, co stanowi 94,88% jego całkowitej wartości, a wkład własny gminy Sępólno-Krajeńskie w latach 2024-2027 wyniesie maksymalnie 74 439,29 zł, co stanowi 5,12% całkowitej wartości projektu. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Sępólna-Krajeńskiego. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie do uchwały. Zgodnie z regulaminem konkursu ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, jednym z załączników niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu Klub Integracji Społecznej w Sępólnie-Krajeńskim w ramach priorytetu 8. Nie będę czytać, panie przewodniczący, pełnej tej nazwy, bo to jest bardzo długa nazwa. Głównym celem projektu jest skuteczna reintegracja społeczna i zawodowa 75 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności wymienionych w artykule 1 i ustęp 2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym, poprzez uczestnictwo w zajęciach Klubu Integracji Społecznej w Sępólnie-Krajeńskim w okresie od 1 września 2024 do 31 sierpnia 2027 roku. Cel projektu zostanie realizowany poprzez zastosowanie reintegracji społecznej, zawodowej oraz reintegracji społecznej o charakterze środowiskowym. W związku z trwającym procesem przygotowań zadania do realizacji, przyjęcie wnioskowanej uchwały intencyjnej jest w pełni uzasadnione. Projekt uchwały został przedstawiony na posiedzeniu Komisji Statutowej i Pomocy Społecznej oraz Komisji Budżetu Rady Miejskiej w Sępólnie-Krajeńskim i został zaopiniowany pozytywnie. Ja chcę tylko powiedzieć, że to jest grupa, która będzie składała się z 75 osób i taką grupę osób obejmiemy wsparciem i pomocą. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. W związku z powyższym przejdziemy na głosowania. Proszę o tabelę i wyniki proszę odnotować w protokole sesji. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Radna Beata Kala i pan Piotr Warmiński. Dziękuję. Proszę o wyniki. Stwierdzam, że przy 15 obecnych radnych uchwała podjęta została jednogłośnie. Dziękuję. Podpunkt E. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Proszę panią Beatę Kozłowską, kierownika referatu spraw obywatelskich, o przedstawienie projektu uchwały. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo. Uchwała w sprawie wyrażania zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Podstawa prawna. Uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. W celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców gmina Sępólno-Krajeńskie podejmie wszelkie działania związane z organizacją gminnych przewozów pasażerskich w transporcie drogowym o charakterze użyteczności publicznej. Paragraf drugi. Wyraża się zgodę dla burmistrza Sępólno-Krajeńskiego, będącego organizatorem publicznego transportu zbiorowego, na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Sępólna-Krajeńskiego. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. W celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców gmina Sępólno-Krajeńskie od stycznia 2025 roku będzie organizować gminne przewozy pasażerskie w transporcie drogowym o charakterze użyteczności publicznej. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 maja 2019 roku o Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, gmina Sępólno-Krajeńskie jako organizator publicznego transportu zbiorowego ma zamiar starać się o uzyskanie dopłaty do 1 wozokilometra ze środków funduszu na linii komunikacyjnej, na które umowa świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po dniu wejścia w życie ustawy. Warunkiem uzyskania dopłaty jest uzyskanie zgody organu stanowiącego właściwego organizatora na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z operatorem publicznego transportu zbiorowego. Wybór operatora w gminnych przewozach pasażerskich nastąpi na podstawie artykułu 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia
2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym w trybie bezpośredniego zawarcia umowy. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie komisje Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Przejdziemy na głosowania. Proszę o tabelę. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o wyniki. Proszę o odnotowanie w protokole, że przy 15 obecnych radnych uchwała podjęta została jednogłośnie. Dziękuję. Podpunkt F. Sprzedaży części udziału w nieruchomości położonej przy ulicy Tadeusza Kościuszki 7 w Sępólnie Krajeńskim. Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Poproszę pana Jarosława Derę, kierownika referatu gospodarki komunalnej i rolnictwa, o przedstawienie projektu uchwały. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni zebrani. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 września 2024 roku w sprawie sprzedaży części udziału w nieruchomości położonej przy ulicy Tadeusza Kościuszki 7 w Sępólnie Krajeńskim. Podstawa prawna uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na sprzedaż części udziału należącego do gminy Sępólno-Krajeńskiej o wielkości 48 tysięcznych w częściach wspólnych budynków i urządzeniach, co odpowiada powierzchni 17 metrów kwadratowych w nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Tadeusza Kościuszki 7. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego i paragraf 3 uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży stanowi mienie komunalne gminy Sępólno-Krajeńskie. Zgodnie z artykułem 18 ust. 2 punkt 9 litera a ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej należy m.in. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy dotyczących sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy. Zgodnie z artykułem 13 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości będące gminy mogą być przedmiotem sprzedaży. W budynku mieszkalnym położonym przy ulicy Tadeusza Kościuszki 7 w Sępólnie Krajeńskim został wyodrębniony jeden lokal mieszkalny, który stanowi własność prywatną. Właściciele lokalu zwrócili się do gminy Sępólno-Krajeńskiej o wyrażenie zgody na sprzedaż części udziału w nieruchomości wspólnej. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Gospodarki Komunalnej oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim. Dziękuję. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Przejdziemy do głosowania. Poproszę o tabelę i odnotowanie wyników głosowania w protokole sesji. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Proszę o wyniki. Stwierdzam, że przy 15 obecnych radnych uchwała podjęta została jednogłośnie. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego podpunktu. Podpunktu G. Sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej we wsi Skarpa, gmina Sępólno-Krajeńskie. Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. I również proszę pana kierownika o przedstawienie projektu uchwały. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 września 2024 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej we wsi Skarpa, gmina Sępólno-Krajeńskie. Podstawa prawna uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Sępólno-Krajeńskie oznaczonej numerem 190/8 o powierzchni 0,0361 hektara, obręb 13 trzciany, położony w miejscowości Skarpa, gmina Sępólno-Krajeńskie. Paragraf 2. Położenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży przedstawia załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Sępólno-Krajeńskiego. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie do niniejszej uchwały, do projektu. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży stanowi mienie komunalne gminy Sępólno-Krajeńskie. Zgodnie z artykułem 18 ust. 2 punkt 9 litera a ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej należy m.in. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy dotyczących sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy. Zgodnie z artykułem 13 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość będąca własnością gminy może być przedmiotem sprzedaży. Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość gruntowa nr 190/8 jest położona w obrębie ewidencyjnym 13 trzciany w miejscowości Skarpa, gmina Sępólno-Krajeńskie. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego położona jest na obszarze oznaczonym symbolami ZH, czyli obszary historycznych założeń parkowych. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Gospodarki Komunalnej oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania do projektu uchwały? W związku z tym, że nie ma, przejdziemy do głosowania. Poproszę o tabelę.
Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Radny Tobiasz Siniarski, dziękuję. Stwierdzam, że przy 15 obecnych radnych uchwała podjęta została jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Kolejny podpunkt, podpunkt H. Udzielenia pomocy finansowej dla gminy Lądek Zdrój. Projekt uchwały radni otrzymali. Został on dzisiaj wprowadzony do porządku obrad. Poproszę panią Annę Buchwald, skarbnika gminy, o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała dotyczy udzielenia pomocy finansowej dla gminy Lądek Zdrój z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi. Uchwała będzie podstawą zawarcia umowy o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu gminy w wysokości 30 tysięcy złotych. Szczegóły dotyczące udzielenia pomocy, jak również rozliczenia tej dotacji zostaną zawarte w umowie zawartej pomiędzy gminą Sępólno-Krajeńskie a gminą Lądek Zdrój. Projekt uchwały został przedstawiony na Komisji Budżetu i zaopiniowany pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. W związku z powyższym przejdziemy do głosowania. Proszę o tabelę. Zachęcam do oddawania głosów, a wyniki proszę odnotować w protokole sesji. Pan radny Janusz Tomas jeszcze. Dziękuję. Dziękuję. Stwierdzam, że przy 15 obecnych radnych uchwała przyjęta została jednogłośnie. Dziękuję państwu. Zamykam ten punkt porządku obrad i przechodzimy do kolejnego punktu ósmego. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz informacje przewodniczącego Rady o udzielonych odpowiedziach w formie pisemnej na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji. Otwieram ten punkt i chciałbym poinformować, że otrzymałem odpowiedzi na interpelacje. Po pierwsze, pana radnego Roberta Czerechowskiego w sprawie budowy nowego zejścia na tak zwaną plażę Mara. Punkt drugi, radnego Rady Miejskiej Jacka Kapsy w sprawie dotyczącej ilości prób ewakuacyjnych przeprowadzonych w ostatnim roku szkolnym w każdej ze szkół podstawowych oraz przedszkolach na terenie gminy Sępólno-Krajeńskie oraz podjęcie działań przez dyrektorów placówek oświatowych na terenie gminy celem wdrożenia minimum 2 razy w roku prób ewakuacyjnych. Po trzecie, radnej Rady Miejskiej Jadwigi Buchol w sprawie podjęcia działań zmierzających do wykonania przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej 241 na ulicy Tadeusza Kościuszki w Sępólnie-Krajeńskim na wysokości sklepów KIK, Pepco i Rossmann. Ponadto otrzymałem odpowiedzi na zapytania złożone przez radnego Roberta Czerechowskiego w sprawie likwidacji napisów SZOKS. Po drugie, czy gmina Sępólno-Krajeńskie idzie śladem opracowanego raportu Strategia Rozwoju Gminy Sępólno na lata 2021-30 lub planuje inne działania mające na celu zachęcenie do zamieszkania na terenie gminy Sępólno-Krajeńskie? Oraz czy Urząd Miejski ma w planach umiejscowienie nowych, nowoczesnych witaczy przy obwodnicy i ma całą strategię, która zwrócił uwaga na walory gminy Sępólno-Krajeńskie? Oraz czwarta odpowiedź, harmonogramu dotyczącego zieleni miejskiej w gminie Sępólno-Krajeńskie. Otrzymałem również odpowiedź na zapytanie radnego Roberta Ziga w sprawie, czy sprawa budowy ścieżki przy drodze wojewódzkiej 241 na odcinku Sępólno-Krajeńskie-Więcbork została procedowana i na jakim jest etapie postępowania. Otrzymałem również odpowiedź na interpelację złożoną między sesjami przez radnego Piotra Warmińskiego w sprawie budowy ulicy Niechorskiej i Rzecznej oraz umieszczenie tej inwestycji w planie inwestycyjnym gminy w najbliższej perspektywie finansowej, planie finansowym wydatków gminy lub umieszczenie jej na liście pozyskania finansowania inwestycji ze środków zewnętrznych. Wszystkie odpowiedzi zostały przekazane radnym, zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy Sępólno-Krajeńskie oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, więc nie będę ich odczytywał. Zamykam ten punkt i przechodzimy do kolejnego, punkt 9, odpowiedzi na wolne wnioski. Otwieram punkt odpowiedzi na wolne wnioski. Proszę pana Waldemara Stypałkowskiego, burmistrza Sępólna, o udzielenie odpowiedzi. A dzisiaj nie było wniosku, rzeczywiście, przepraszam. Był jeden, ale już pan burmistrz udzielił tej odpowiedzi panu radnemu Jackowi Kapsie na bieżąco. Do uzupełnienia pozostały wnioski z poprzednich sesji Rady Miejskiej. Po pierwsze, aby w celu ułatwienia mieszkańcom kontaktu z radnymi umieścić w Biuletynie Informacji Publicznej zakładki z danymi kontaktowymi do radnych, wniosek został zrealizowany, służbowe e-maile radnych zamieszczono w BIP-ie. I podpunkt B, zalewanie po deszczach wjazdu na teren po byłym Stolbudzie. Czy są pytania do tych udzielonych odpowiedzi? A tutaj poprosimy pana kierownika, tak, podpunkt B, nie ma odpowiedzi. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, odpowiadając na to pytanie dotyczące zalewania, co prawda tu nie chodzi o wjazd, tylko o sam plac mieszczący się między wiadomościami
umownie budynkiem Wiadomości Krańskiej, a budynkiem zamieszkałym. Było przeprowadzone tak, czyszczenie studienki rewizyjnej oraz czyszczenie odpływu z tej studienki, a także Zakład Transportu dokonał pogłębienia rowu, do którego odpływają te wody opadowe z nieruchomości. Czy to pomoże? No nie, przy takich dużych deskach musimy się też dalej liczyć z utrudnieniami. Czy są pytania do pana kierownika w związku z odpowiedzią? Nie ma, dziękuję bardzo. Zamykam ten punkt porządku obrad. Dziękuję za zdyscyplinowanie. Ja się trochę też tutaj też przed szereg wychodziłem i spieszyłem zbyt mocno, skąd dwa niedopatrzenia, za które przepraszam. Ogłaszam przerwę w obradach sesji Rady Miejskiej do godziny 10. Druga część sesji Rady Miejskiej odbędzie się w Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie. Wszystkich serdecznie zapraszam. Szanowni Państwo, serdecznie witam na drugiej części Rady Miejskiej. Przede wszystkim witam wyróżnionych uczniów, nauczycieli, rodziców, dziadków i wszystkich opiekunów, którzy przyjęliście Państwo nasze zaproszenie. Jesteście dzisiaj z nami. Witam Was serdecznie. Nie ma jeszcze radnego Janusza Tomasa, więc obradować będziemy w 13-osobowym składzie. Pozwólcie Państwo, że dalszą część poprowadzę już na siedzący. Zanim przejdziemy do uroczystej części związanej z wręczaniem dyplomów, nagród wyróżnionym na dzisiejszej sesji, przekażemy kilka informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Sępólno-Krajeńskie. Szanowni Państwo, otwieram punkt 10 porządku obrad. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Sępólno-Krajeńskie. Informacje radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Proszę pana Zbigniewa Marka Tymeckiego, dyrektora Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej w Sępólnie-Krajeńskim o przedstawienie informacji. Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, Radni. Witam serdecznie młodzież, dzieci, naszych dzisiejszych bohaterów tej części sesji. Witam ich rodziców, ich dziadków, a za pośrednictwem mediów witam także wszystkich nas słuchających. Co roku przy tej okazji pragnę podzielić się z Państwem, z Wami wszystkimi, krótką informacją dotyczącą realizacji zadań oświatowych w czasie ostatnich wakacji, ale i w okresie nieco wcześniejszym. Postarałem się, żeby ta informacja była dla Was ciekawa, młodzi ludzie, żebyście się nie wynudzili i żebyście być może nawet zobaczyli obrazki z miejsc, które dobrze znacie. Państwa radnych chcę poinformować, że zwyczajem moim, naszym jest, iż w czasie sierpniowym, tuż przed nowym rokiem szkolnym, zwiedzamy, oglądamy, sprawdzamy, wizytujemy, to może za mocne słowo, wszystkie szkoły i przedszkola. Wyglądają one jak co roku, a w tym roku szczególnie, bardzo dobrze. Bardzo dobrze, to znaczy czysto, schludnie, są bardzo dobrze wyremontowane, są po prostu ładne. Zobaczcie Państwo razem ze mną, jak to wygląda. Podzieliłem tę krótką prezentację na takie główne działy i te działy obejmują między innymi poprawę stanu bazy szkół i przedszkoli wszystkich naszych placówek. To akurat szkoła numer 1, budynek Orlika po remoncie, kapitalnym remoncie, na który czekał jakiś czas. To wnętrze w tym budynku, które niestety jakiś czas zamakały i były dla nas problemem, kłopotem, wreszcie wyremontowane. Bardzo ładnie przygotowane klasy, wszystkie schludne i czyste, odmalowane, wyremontowane. To akurat gabinet pedagoga i świetlica w piwnicy tej szkoły, ale też i szkoła numer 3, która uzyskała kolejny, duży, długi fragment ogrodzenia, a więc można powiedzieć, że ma całkowicie nowe ogrodzenie wokół szkoły. Szkoła jest w ten sposób bezpiecznie ogrodzona, zamknięta i zabezpieczona przed ewentualnymi intruzami. Szkoła ta ma także, tutaj widać i szafki dla uczniów, w tym momencie już komplet wszystkich, dla wszystkich uczniów mamy szafki, dla nauczycieli doposażony pokój nauczycielski, czy też wyremontowane kolejne sale lekcyjne i świetlicę szkolną, kolejne klasy po wymalowaniu. To robi naprawdę duże wrażenie, kiedy się to ogląda na żywo. W czasie czy przed nadaniem uroczystością związaną z 60. rocznicą tej szkoły umyto elewację tej placówki. Ona od
pokazała swoje nowe oblicze, bardzo schludne, czyste. Przy okazji zajęto się zielenią przyszkolną, czy też dokonano wielu zakupów drobnych, czasami takie drobne rzeczy, jak zegar szkolny, czy jakiś inny element poprawy. Szkoła w Lutowie też uzyskała w tym roku nową, czy właściwie wyczyszczoną, umytą elewację i wygląda wręcz nie do poznania. Pięknie się prezentuje, a w tym świetle, jak tutaj widzicie na tym slajdzie, wyjątkowo korzystnie. Jest bardzo dobrze przygotowana do zajęć. To na przykład jedna z klas w Choremoncie. To kolejne miejsca takiej wypoczynku dla dzieci, czy też nawet tablice informacyjne dla uczniów, które przypominają o tym, że na przykład tutaj razem możemy więcej. Bardzo ciekawie wyglądają takie naklejki, które pan dyrektor z nauczycielami dosyć licznie wykorzystuje w klasach. One wzbogacają te klasy graficznie, ilustracyjnie i pokazują wyraźnie od razu, w jakiej klasie jesteśmy. Dbało się o segregację śmieci, ma miejsce w każdej z naszych szkół, ale w szkole w Lutowie jest to widoczne między innymi po takich pojemnikach na segregację, czy też właśnie, czy też nowe szafki dla uczniów oznaczają, że wszyscy uczniowie tej szkoły też mają możliwość znalezienia swojego miejsca do schowania jakichś drobnych rzeczy. Kolejna klasa po takim remoncie i po wzbogaceniu o naklejki, piwnica szkolna, korytarz. To wszystko w tym roku, oto gabinet języka angielskiego. Chyba każdy może to zauważyć od razu, że tutaj nauczamy języka angielskiego. Pięknym widokiem na Tamizę i na London Bridge. A już kolejna szkoła w Wałdowie, tu też była umyta elewacja. Ja przypominam słuchającym, że mówię o tym jednym zdaniem, a to jest bardzo dużo pracy i kosztownych wydatków, żeby doprowadzić elewację często zazielenioną, a nawet i zabrudzoną, po prostu ząb czasu robi swoje, do porządku. Szkoła w Wałdowie też taką elewację umyła. Ogród dendrologiczny. Pragnę przypomnieć, że przy wszystkich naszych szkołach są przyszkolne ogrody dendrologiczne. To nie są jakieś tam ogrody, ale to są ogrody, które mają na celu pokazywanie naszym młodym uczniom, adeptom, jakie rośliny występują w Polsce, jakie rośliny są najczęściej spotykane, jak się nazywają, jak wyglądają. Kolejne klasy to akurat zerówka w tym roku doczekała się kapitalnego remontu, czy też przepiękna klasa na poddaszu. Moim zdaniem ona jest wyjątkowo urokliwa w tej starej części szkoły. Tam znajduje się taka właśnie klasa. Ale też, proszę bardzo, inne klasy doczekały się wymalowania, remontu, umycia. A to przykładowo biblioteka szkolna w Wałdowie, czy też na przykład korytarze po renowacji. Wyjątkowo schludne. Szkoła pozyskała też dodatkowe miejsca na zieleń, takie kwietniki z miejscem do tego, żeby sobie można usiąść, czy też świetlica szkolna. Kolejny raz uzyskała nową elewację, wymalowanie i remont. Bardzo ładnie wygląda korzystnie teraz ta część związana z salą gimnastyczną, z łącznikiem. One też niestety miały ten problem z zazielenianiem się tej farby i teraz już tego problemu nie ma. Czy też sala gimnastyczna po umyciu i zalesiona, czy właściwie wzbogacona o tą zieleń, o którą dba młodzież. O tym będzie mowa w kolejnej części prezentacji, bowiem młodzież z tych szkół dba o tę zieleń. Kolejna szkoła w Wiśniewie. Szkoła w Wiśniewie też doczekała się w tym roku. Nie wiem, dlaczego stoi mi tam przewijanie. Panie, może pan mi pomóc tutaj? Stanął mi, o, się przewija. Dobrze, ustanę. Okej. Okay. To kąciki wypoczynkowe. We wszystkich szkołach zadbano o to, żeby były takie miejsca wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Troszkę inne niż typowe. To znaczy inne niż typowa ławka szkolna. To są wygodne miejsca, a w wypadku tutaj tej szkoły, akurat w szkole Wiśniewie, połączone z kącikiem czytelniczym. Czyli można sobie chwilę spędzić czytając ciekawe nie tylko książki, ale i czasopisma czy materiały, które są tam dostępne. Jedna z klas wymalowana, kolejna klasa przygotowana do zajęć. Chyba razu widzimy, jaka to jest pracownia, że tam to była biologiczna. Kolejna klasa, jeszcze jedna komputerowa. Boisko wielofunkcyjne doczekało się renowacji, czyszczenia. Co jakiś czas, co kilka lat, w wypadku orlików typowych to robi się co roku, ale w wypadku takich nawierzchni niskotrawiastych trzeba je co jakiś czas też sprzątać, myć. I w tym roku też również było czyszczenie bieżni, skoczni w dal w tej szkole. Szkoła w Zalesiu. Szkoła w Zalesiu ma nową posadzkę, na przykład pracowni komputerowej. W
wyjątkowo pięknie to teraz wygląda, bardzo ładnie. Czy też na przykład doczekała się remontów korytarzy jednego i drugiego. Bardzo dużo pracy włożono w wyrównanie terenu wokół szkoły. Tam skarpy, które się znajdowały przy placu zabaw, gminnym placu zabaw, wiejskim placu zabaw, były taką naturalną przeszkodą, żeby dotrzeć do tego placu zabaw. Przy dużym udziale mieszkańców, rodziców, ale także i nauczycieli, doprowadzono do porządku ten teren. Kolejna klasa po remoncie w szkole w Zalesiu, czy też jeszcze inna klasa. Wiele z tych klas zostało wyremontowanych sposobem gospodarczym. To oznacza, że to pracownicy szkoły pomagali w tym, czy właściwie wykonali tę pracę. Czasami były tutaj włączone zewnętrzne firmy. To też kolejna klasa autowa, jest gabinet pani dyrektora akurat w szkole w Zalesiu. I to widok z góry na ten orlik, czy boisko wielofunkcyjne, które znajduje się w tej szkole. Szkoła podstawowa z Boszu. Tu również czyszczono elewacje, nie w całości, zakupy bujaków do placów zabaw czy innych elementów, przygotowane kolejne klasy, po odmalowaniu jedna z klas w szkole podstawowej z Bożu. Schody, które doczekały się wreszcie remontu, bowiem one były w stanie po prostu złym, albo nawet bardzo złym, wyglądają teraz estetycznie ładnie, to są boczne schody, tylne od strony parkingu. Czy nawet logotyp szkoły, który został zakupiony i zawieszony na szkole. Właśnie elewacja tej szkoły umyta, czy też jeszcze, znowu mi się blokuje ten przełącznik, on ma takie swoje, widać jakieś zachcianki, ale może już ruszy, o dobrze. Zakupy sprzętu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, to akurat urządzenie wielofunkcyjne do biblioteki szkolnej. Gminne przedszkole numer 1, tam też wykonywane były remonty, ważne i bardzo ważne, tak wygląda to przedszkole obecnie. Zaprojektowano, wykonano, zamontowano logotyp i napis krajenka w tym przedszkolu. Ja przypominam, że to przedszkole w tym roku, w tym przedszkolu nadawaliśmy mu imię. Wyremontowane, wymalowane są łazienki i korytarze. A tu właśnie przykład tego, jak ogromną pracę wykonano przy remoncie korytarza, gdzie trzeba było dosłownie usuwać stare elementy i dopiero potem można było doprowadzić do porządku. Bardzo ładnie, bardzo ciekawie wyglądają te ilustracje graficzne, które cieszą młodych ludzi, chyba dorosłych również, takie postaci z bajek, które znajdują się w łączniku tego przedszkola. Nowe schody na piętrze, które umożliwiają bezpieczne wejście do klasy, czy też jedna z klas po wymalowaniu. W przedszkolu numer 2 kompleksowo przeprowadzono remont kapitalny łazienki. Przy każdym oddziale przedszkolnym znajduje się łazienka. Przyjęliśmy jako zadanie, pani dyrektor to sobie postanowiła, że będzie co roku remontować w kapitalny sposób, czyli taki kompleksowy, łazienkę przy takim oddziale. I oto przykład takiej łazienki po kapitalnym remoncie, według już nowej stylizacji, według jakiejś nowej mody, czy też oczywiście zgodnie z przepisami BHP. A oto przykład kolejnej sali przygotowanej do zajęć w tym przedszkolu. Przedszkole numer 3. Tu mimo tego, że obiekt jest nowy, właściwie całkowicie nowy i w zasadzie nie wymaga jakichś głębszych, poważniejszych napraw, mimo wszystko zawsze jakieś prace do wykonania się znajdą. I na przykład przy placu zabaw przeprowadzono wiosną tego roku odwodnienie terenu, albowiem rzeczywistość pokazała, że wody gruntowe potrafią stać na powierzchni, a właściwie te deszczowe, opadowe, i żeby temu zapobiec, zostało przeprowadzone odwodnienie tego terenu. Dzieci, panie nauczycielki uznały, że warto, żeby przy przedszkolu był taki ogródek do obserwacji przyrody, roślinności, i też taki założyły. Czy też znajdował się kącik dla rodziców, którzy mogą spokojnie sobie odetchnąć i poczekać na malucha, który jest w przedszkolu. We wszystkich szkołach i przedszkolach realizowane były, jak co roku w naszych placówkach, liczne programy ogólnogminne, ogólnopolskie, w zasadzie takie. Kilka z nich przedstawię, żeby tak szybko tylko wam uświadomić, jakie z nich były, czy są realizowane. Udało, mogę tak powiedzieć, udało się nam, bowiem tylko było kilka, dosłownie 4 minuty czasu było, zanim się portal, w którym można było zgłaszać chęć, zamiaru uczestnictwa
wycieczkach, podróże z klasą. 4 minuty trwał czas dostępowy, dlatego że po tym czasie już były wykorzystane wszystkie miejsca. W tym czasie udało się zalogować czy zgłosić wycieczki, dwie wycieczki dwój, trzydniowe do szkoły podstawowej w Wałdowie. Będzie kolejna edycja i to nas uspokaja. I w tej kolejnej edycji będziemy na pewno startowali, bo wszystkie szkoły zgłosiły akces jako chęć udziału w tych wycieczkach. Wycieczki są finansowane w 100% ze środków państwa. 50 tysięcy złotych udało się pozyskać. W Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa w tym roku uczestniczyło, to nie jest zupełnie przypadkowe, to też podlega pewnej kolejności. W tym roku uczestniczyło aż raz, dwa, trzy, cztery szkoły i cztery szkoły i cztery oddziały przedszkolne przy szkołach. Udało się nam pozyskać 25 tysięcy złotych. Te pieniądze są wykorzystywane co roku na zakup nowości czytelniczych, czy też regałów, półek, ale także i sprzętu do bibliotek szkolnych. Oto to właśnie taki przykład. We wszystkich szkołach, to też chcę mocno podkreślić, to już od wielu lat, naprawdę z 10 przynajmniej lat, co roku realizowane jest SKS w placówkach oświatowych. SKS to 2 godziny w ciągu tygodnia przez cały rok realizowane dodatkowo ze środków zewnętrznych. Program ten finansuje Kujawsko-Pomorskie Towarzyszenie Związków Sportowych. No i od września ten program przyjął inną nazwę, Aktywna Szkoła. Przypomnę, że takich grup w skali gminy mamy 9. To jest dobry sposób na spędzanie czasu wolnego, jest to dobry sposób na nic nie robienie. A przypomnę, we wszystkich szkołach ten program cieszy się dużą, bardzo dużą właściwie popularnością, czyli w grupach 15-osobowych w każdej z tych szkół. Dodatkowo oprócz zajęć wychowania fizycznego realizowane są zajęcia sportowe. Umiem pływać. To też program wieloletni, w którym uczestniczymy co roku. Dla klas 1-3 staramy się pozyskać środki, a właśnie na to, żeby dzieci kończące 3. klasę szkoły podstawowej umiały pływać. 20-godzinne zajęcia realizowane na basenie albo w Człuchowie, albo w Chojnicach pod okiem instruktora nauki pływania, a także opiekunów z transportem ze strony gminy na miejsce i z powrotem kończą się właśnie zdobyciem takiego karty pływackiej, czyli umiejętności pływania. Pierwotnie, wstępnie uzyskaliśmy dofinansowanie, pełne finansowanie tylko na 3 szkoły tutaj wymienione, ale wczoraj, dosłownie wczoraj, może przedwczoraj, przyszła do nas taka informacja zaskakująca, bardzo miła, że kolejne 3 placówki, szkoła w Wałdowie, szkoła w Zalesiu, szkoła w Wiśniewie, również będą mogły jeszcze w tym roku wziąć udział w tym programie. Oznacza to, że aż 6 szkół w tym roku będzie realizowało naukę pływania dla uczniów, dla 15-osobowych grup uczniów klas 1-3. I tak to wygląda w praktyce. Oczywiście przypominam, Państwo to już o tym wiecie, realizowane są na przyszkolnych orlikach po południu zajęcia dla mieszkańców. Zajęcia organizują animatorzy. Udało się nam pozyskać w tym roku, tak mogę powiedzieć, jak co roku udało się pozyskać, ale w tym roku wyjątkowo duże. Został zwiększony limit czasu pracy animatorów, bo to 2 osoby z reguły pracują na takim orliku, do 100 godzin miesięcznie. Nam się wydaje, że jest to wystarczający czas, żeby każdy młody człowiek, który jest zainteresowany sportem, który chciałby na orliku pod okiem właśnie takiego animatora w grupie rówieśniczej, czy też nawet dorosły, pobawić się w sport, pograć w piłkę, czy też w inne sporty, może to zrobić. Bardzo ciekawą sytuacją było to, iż wniosek, który złożyła Szkoła Podstawowa w Wałdowie w programie rządowym Ministerstwa Finansów, lekcji o finansach, były takie 2 wnioski, a jeden uzyskał akceptację, klas 1-3, dofinansowanie wynosi 7900. A to oznacza, że taka lekcja w finansach, a więc wycieczki do miejsc ciekawych z punktu widzenia finansowego w tej szkole się odbędą. Czekamy ciągle na rozstrzygnięcie konkursu Urzędu Marszałkowskiego. To jest ogromny projekt, który przygotowaliśmy rok temu. Dość długo czekamy na to rozstrzygnięcie. Zapewnienie pani naczelnik jest takie, że w grudniu będzie rozstrzygnięcie. Liczymy na to, że uda się nam uzyskać 800 tysięcy, przeszło nawet złotych, na realizację zajęć dodatkowych we wszystkich szkołach. To będą zajęcia różnorodne, głównie rozwijające i również wyrównujące,
ale będą także zajęcia dla uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Będą też temu towarzyszyć zakupy pomocy dydaktycznych. To miało ruszyć od 1 września. Ubolewam, że tak się nie stało. Wyjaśnienia pani naczelnik są takie, że po prostu wniosków jest dużo, a 4 osoby tylko obsługują te projekty. Chcę powiedzieć także, że szkoły, i tutaj już nie będę szczegółowo czytał, żeby niejako oszczędzić wszystkim czasu. Chcę powiedzieć, że jestem pod ogromnym wrażeniem i chyba wszyscy, którzy zapoznali się radni z materiałem, który im wysłałem, a wysłałem państwu szczegółową informację. W szkołach i przedszkolach w minionym roku zrealizowano przeszło 97 różnorodnych projektów, większych i mniejszych. Od mniejszych rozumiemy takie, które mają charakter co najmniej taki, powiedziałbym, kilkudniowy, czy jednodniowy, czy nawet dłuższy, a większe to takie ogólnopolskie, gdzie wymagana jest praca szkoły przez kilka dni, kilka tygodni, kilka miesięcy, a nawet cały rok szkolny. I proszę bardzo, ja tylko będę pokazywał te obrazki, ile projektów zostało zrealizowanych na przykład w szkole podstawowej numer 3. To są różne nazwy, różne ciekawe tematy. Zawsze w materiałach podawane były informacja. A proszę bardzo, a teraz szkoła podstawowa w Wałdowie. No, każdy z ciekawych tych pokazanych tutaj jest ciekawy, bo na przykład wśród nich jest na przykład uzyskanie karty rowerowej, a więc przez uczniów, a więc oznacza to najpierw wyszkolenie tych dzieci, przeprowadzenie egzaminu, sprowadzenie egzaminatorów. To są wszystko działania, które znacznie wykraczają poza zwykłą pracę nauczycieli i szkoły. Proszę bardzo, czy warsztaty ekologiczne z przedstawicielem Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, albo na przykład tak zwane lekturowo, też akurat w szkole Wałdowej. A to proszę bardzo, roztańczone, rozśpiewane, kujawsko-pomorskie, to już rok temu realizowaliśmy, ale kontynuacja tego jeszcze była w tym roku przez niektórych szkołach prowadzona. A wspomniane ogrody dendrologiczne to właśnie taka akcja dbałości o ogrody te przyszkolne, no bo trzeba je pielęgnować. Przycinać to być może muszą fachowcy, ale jeżeli chodzi o zwykłą pielęgnację, to mogą to robić również uczniowie. To szkoła podstawowa w Wiśniewie, proszę bardzo, ile tych różnorodnych programów, innowacje pedagogiczne, język angielski, robotyka dla smyka, matematyka na co dzień, piłka nożna, sport dla każdego w klasach 4-8, dwie grupy SKS, szkółka nożna, piłka i tak dalej. No można by to czytać w każdej szkole i to przykład takich zajęć dodatkowych realizowanych w wyniku aktywności nauczycieli, dyrektorów i samej szkoły. Po prostu jestem pod wrażeniem, to robi zawsze wrażenie, bo to oznacza, że szkoła nie zamyka się o godzinie w pół do drugiej na przykład, nie kończy zajęć, nie mówi papa, tylko jest aktywna i dostępna dla dzieci i uczniów również po lekcjach, a przynajmniej w trakcie lekcji oprócz podstawy programowej realizuje bardzo ciekawe zajęcia, które pozwalają na to, żeby można było rozwijać swoje zainteresowania. Dzisiaj właśnie o tym mówimy, że dzisiaj nagradzamy uczniów najlepszych, najaktywniejszych. Te piękne nagrody i wyróżnienia, które tutaj są przede mną, właśnie o tym świadczą, że szkoły są bardzo aktywne i starają się, żeby szkoła była ciekawa. Szkoła podstawowa w Zalesiu. Niewielka placówka, proszę bardzo, a jak dużo różnych projektów, programów jest realizowanych w tej szkole. Kolejna szkoła, szkoła podstawowa w Zbożu. I to są różne, proszę bardzo, zwracam uwagę na to, że to są różne projekty, pomysły nauczycieli inspirowane przez firmy, instytucje zewnętrzne, kuratoria, ministerstwo, ale też przez organizacje rządowe, pozarządowe. Proszę bardzo, to przykłady takich realizacji projektów, akurat w tym wypadku szkoły podstawowej w Zbożu. Ale przedszkola również pozostają nieobojętne na te wyzwania rzeczywistości, a więc na przykład takie uroczystości ciekawe, zdarzenia, które miały miejsce w przedszkolu numer 1 są tutaj pokazane. Proszę bardzo, oto przykłady, ilustracje graficzne, co takiego się działo. Byliśmy na nadaniu imienia, byliśmy na otwarciu sali doświadczenia świata, ale nie tylko dzieci pielęgnują ogródek taki przedszkolny, czy też na przykład prowadzą innowacje leśne w przedszkole, albo realizują finansowy elementarz. Dzieci uczą się od najmniejszego czy najmłodszego wieku, poznają pieniądze, sposób posługiwania się nimi.
paka dla psiaka. Ja chcę podkreślić, że wszystkie szkoły bez wyjątku prowadzą zbiórki dla zwierząt, dla naszych schronisk, naszego schroniska Przytulisko, czy Psie Nadzieje, czy też dla Przytuliska w Chojnicach. Bez wyjątku. Przedszkole numer 3. Przedszkole, które niedawno się otworzyło, tak zostało otwarte. A proszę bardzo, jak bardzo aktywne środowiskowo, czy w ogóle pod względem ilości zajęć dodatkowych, realizowanych projektów. Oto proszę bardzo ilustracje graficzne tego, co tam się działo. Jestem z tego powodu bardzo dumny i bardzo uradowany. Gratuluję paniom i panu dyrektorowi za taką aktywność. Gratuluję nauczycielom. To świadczy bardzo dobrze o waszej pracy. Też nagrodzeni. No i na... O, proszę bardzo, tu bije serce krajny, tu też było przedszkolu numer 3. I no właśnie, o tym już mówiłem, 97 różnorodnych, takich podstawowych, wyliczalnych projektów, programów, na które zwracają uwagę. To jest bardzo dużo. Wspieramy też uczniów i ich rodziny. Nie będę tutaj rozwijał wielu slajdów, to jest jeden obrazek, tylko przypomnę, że oczywistych powodów pomagamy uczniom niepełnosprawnym w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym. Przypomnę również słuchającym, że dzieci, młodzież otrzymuje już od wielu lat, to żadna jakby nowość, ale warto o tym wspomnieć. Bezpłatne podręczniki i ćwiczenia. Tak nie było zawsze. To jest ogromna ilość pieniędzy, 165 tysięcy w minionym roku na ten cel wydano. Dożywianie uczniów, dożywianie realizowane jest w różny sposób. Dożywianie jest realizowane przy wsparciu Ośrodka Pomocy Społecznej. Tu było 45 uczniów. Nie, tak, dobrze, to jest tak. 74 uczniów otrzymywało wsparcie z Polskiej Akcji Humanitarnej w ramach programu Pojacyk. 130 korzystało z prywatnych tych usług dożywiania. Realizowaliśmy programy dla szkół, komponenty owocowo-warzywne i komponenty mleczne. To finansuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i to było 760 uczniów i 753 uczniów odpowiednio. To jest praktycznie większość uczniów korzystała z tego programu. Stypendia socjalne dla uczniów z rodzin uboższych czy w trudniejszej sytuacji. Co miesiąc wypłacane są stypendia w wysokości 250 zł na cele edukacyjne. Dzisiejsze stypendia. Tu przypomnę, tu jeszcze dzisiaj tutaj gościmy 73 stypendystów i 68 indywidualnych i zbiorowych wyróżnionych, w sumie tych uczniów wyróżnionych doliczyliśmy się 126. A więc łącznie mamy około 200 młodych ludzi, którym chce się coś robić, chce się chcieć. No i dofinansowujemy też pracodawcom wykształcenie młodocianych, czyli takich młodych uczniów po ukończeniu szkoły podstawowej, którzy zdecydują się na naukę zawodu, to wspieramy pracodawców finansowo. Bardzo ważna informacja, egzaminy w tym roku. Przypomnę, że egzaminy w szkołach podstawowych nie odbywały się w szkołach, które miały tak zwany pusty rocznik, czyli klasy ósme w tym roku, one przechodzące w wyniku zmian organizacyjnych w szkołach, jakie miały miejsce lat temu 8, w minionym roku znalazły się w klasie ósmej. Stąd w szkole podstawowej numer 3, w szkole w Wiśniewie, w szkole w Zalesiu nie było klas ósmych i nie mamy wyników. Wyniki egzaminów budzą zawsze emocje. Może skupię się na tym, że wyniki w gminie sempólnokrajeńskie generalnie, podsumowując, są wyższe niż w powiecie sempoleńskim i niewiele niż albo równe czy wyższe niż w województwie kujawsko-pomorskim. Na szczególne wyróżnienie, i to chcę powiedzieć głośno i wyraźnie, jak co roku wyróżniamy te najlepsze placówki, w tym roku zasługuje już kolejny raz Szkoła Podstawowa w Zbożu za wynik z języka polskiego, najwyższy. Nie. Tak, klaski wskazane. Chcę też podkreślić najwyższy w gminie wynik z matematyki uzyskany w szkole podstawowej w Lutowie. Serdecznie gratuluję. Wszystkim życzę, żeby takie wyniki się powtarzały, żeby zawsze były jak najlepsze, żebyśmy zawsze świecili przykładem. Dzisiejsze spotkanie też ma służyć temu, żeby te wyniki były jeszcze lepsze. Czyli nagradzanie stypendiami, nagradzanie wyróżnieniami, nagrodami tych, którzy, jak powiedziałem, którym chce się coś chcieć, więcej niż tylko. Po prostu chce się. Nagradzamy po to, żeby was
zmobilizować do nauki, lepszej pracy. Cóż tam jeszcze mamy? To już są obrazki. Zobaczcie, ile certyfikatów różnych wyróżnień uzyskały nasze szkoły. Oto przykładowo pierwsza z brzegu szkoła podstawowa numer 3. Ile tych dyplomów, wyróżnień i przykładowe certyfikaty, nagrody, wyróżnienia to są takie, które szkoła ma prawo i nawet powinna zawiesić sobie w jakimś honorowym miejscu i pokazywać wszystkim, że w minionym roku uzyskała tyle nagród, certyfikatów. Proszę bardzo. Albo chociażby ta uroczystość, w której państwo wszyscy uczestniczycie, młodzi ludzie na pewno, olimpiada, pierwszy, czy tak właśnie przedszkolaków i nie tylko, klas 1-3, pluszowy miś, klasa, szkoła numer 3 wtedy uzyskała, no tak się złożyło, wygrała we wszystkich kategoriach i tutaj dumnie prezentuje się z tym pluszowym misiem. Szkoła w Lutowie, proszę bardzo, bardzo ważne certyfikaty, wyróżnienia. To wspomnieć, turniej BRD pierwsze miejsce, turniej BRD powiatowy drugie miejsce. Kolejna szkoła, ile tego tutaj jest, to są wszystko konkursy czy też certyfikaty, które wymagały dużej pracy uczniów i nauczycieli. Proszę bardzo, ilustracja graficzna, jak to wygląda, ile tego jest. Szkoła w Wiśniewie, proszę bardzo, jest tego też naprawdę sporo. Zresztą niektórych tych uczniów będziemy pewnie mieli okazję za chwilę oglądać tutaj na scenie. Certyfikat szkoły rozwijającej talenty. Na podkreślenie zasługuje tutaj postawa uczniów w dziedzinie sportu. Oni bardzo finał wojewódzki w Puchar Tymbarku. Pewnie dzisiaj też tutaj będziemy ich mieli okazję gościć. Finał wojewódzki województwa kujawsko-pomorskiego w kategoriach różnych. Ale też nawet, uwaga, tytuł wicemistrza województwa kujawsko-pomorskiego Igrzysk Młodzieży Szkolnej, piłka nożna dziewcząt. Indywidualne nagrody. W Zbożu, proszę bardzo. Pomyślałby ktoś, że niewielka szkoła, a jakże dużo pięknych nagród. Certyfikaty. Certyfikat kolejny. I proszę bardzo. Drugie miejsce w finale wojewódzkim Igrzysk Młodzieży Szkolnej w siatkówce plażowej chłopców. Trzecie miejsce w finale wojewódzkim Igrzysk Młodzieży Szkolnej w lekkoatletyce indywidualnej w biegu na 1000 metrów. W przedszkole numer 1 różnorodne certyfikaty. Mamy tutaj obrazki, które przypominają nam tę sytuację. Na końcu potrzeby i jeszcze powiem o czymś tak na gorąco, co wynika z dzisiejszego dnia, dzisiejszej sytuacji. Zanim na końcu jeszcze pogratuluję, chcę poinformować, właściwie uzupełniając wypowiedź pana burmistrza, że jako gmina Sępólno-Krajeńskie, odpowiadając na potrzeby powodzian, w porozumieniu działając z dyrektorami szkół, z panem burmistrzem, z panem z Centrum Sportu i Rekreacji, już kilka dni temu zgłosiliśmy swój akces do Związku Miast Polskich, że gotowi jesteśmy przyjąć 35 młodych ludzi z dowolnej szkoły terenów powodziowych na okres dwutygodniowy, na taki turnus, który nie będzie turnusem wypoczynkowym, będzie turnusem, którym, uwaga, dzieci te będą chodziły do dowolnej z tych szkół, które wymieniliśmy. Tam jest 5-6 szkół, które zgłosiły akces, które mogą przyjąć natychmiast 35 uczniów. Damy im wikti opierunek, czyli że w Centrum Sportu i Rekreacji te dzieci będą mieszkały w godziwych warunkach, otrzymywać będą wyżywienie. Zakład Transportu i Usług, jeżeli będzie taka potrzeba, dowiezie ich do dowolnej wybranej szkoły, czyli krótko mówiąc, będą uczęszczały na normalne zajęcia lekcyjne, będą także otrzymywały wyżywienie. Wszystko po to, żeby ich rodzice mogli spokojnie doprowadzać do porządku te mieszkania, te domy zalane, podtopione. Czekamy teraz na reakcję ze strony Ministerstwa Edukacji, Związku Miast Polskich. Jeżeli tak będzie, no to się spodziewajcie, młodzi ludzie, że pojawią się u was w szkołach, nie wiem której, pojawią się wasi koledzy i koleżanki z jakiejś szkoły z południa Polski, z terenu zalewowego. Czekamy teraz na reakcję z drugiej strony. Na koniec potrzeby, które są tutaj realizowane w szkole w Zbożu, w
tej chwili no, już dokumentacja jest przygotowana, jest wizualizacja. Bardzo liczymy na realizację, budowę tej sali gimnastycznej, której tak potrzebnej. W Szkole Wiśniewie czekamy na wbicie pierwszej łopaty. Pieniądze są, wykonawca jest, koncepcja, dokumentacja jest. Tylko zrealizować te dwie klasy, te dwie izby lekcyjne rozwiążą tyloletnie problemy. I mam nadzieję, że w tym momencie będę mógł powiedzieć i jesteśmy spełnieni. Mamy wszystko, czego nam potrzeba do szczęścia. Młodym ludziom, nauczycielom, dyrektorom szczerze i serdecznie bardzo gratuluję. Wasza obecność dzisiaj tutaj na tej uroczystości wskazuje na to, że jesteście mądrzy, że jesteście zdolni, że jesteście pracowici, że jesteście ambitni. Bardzo tego potrzebujemy. Gratuluję wszystkim rodzicom, wszystkim dziadkom, wszystkim nam słuchającym, że mamy taką mądrą, fajną młodzież. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panu dyrektorowi za przygotowaną informację. Czy w związku z tą informacją radni mają pytania do niej? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Dziękuję za przygotowanie tej informacji. Zamykam jednocześnie ten punkt porządku obrad i przechodzimy do kolejnego. Punkt 11. Myślę, że ten, na który wszyscy czekamy. Wręczenie stypendiów, nagród i wyróżnień gminy Sępólno-Krajeńskie dla uczniów za uzyskane w poprzednim roku szkolnym wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia edukacyjne, artystyczne i sportowe. Drogie uczennice, drodzy uczniowie, w związku z dzisiejszą uroczystością i wręczonymi wam wyróżnieniami chciałbym wam powiedzieć, że ogromną dumą napawa mnie fakt, że w naszej gminie są młodzi ludzie ceniący sobie mądrość i wykształcenie. Młodzi ludzie uparcie, oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu, zmierzający do osiągania jak najlepszych wyników w sporcie, czytelnictwie, malarstwie i każdej innej formie rozwijania swoich talentów. Wierzę, że praca, jaką w to wkładacie, jest przyjemnością, realizacją waszych marzeń i powodem do radości, a jej efekty są dla was źródłem satysfakcji. Życzę wam nieustającej ciekawości w poznawaniu świata, niezłomnej wiary w sens nauki, niegasnącego zapału oraz zadowolenia z wyników codziennej pracy. Szanowni państwo, zwracam się tutaj do rodziców, opiekunów, dzisiejszych laureatów. Mam ogromny zaszczyt i osobistą przyjemność pogratulować wam wychowania niezwykłych młodych ludzi, którzy osiągają sukcesy w nauce, sporcie, czytelnictwie i wielu innych dziedzinach związanych z osobistym rozwojem. Szanowni państwo, w imieniu swoim oraz radnych Rady Miejskiej w Sępólnie-Krajeńskim z całego serca gratuluję wam i waszym pociechom dotychczasowych sukcesów i gwarantuję, że z zadowoleniem będziemy obserwować i w miarę możliwości wspierać dalszy rozwój tak wspaniałych umiejętności i talentów. Wszystkiego dobrego. Panie burmistrzu, zapraszam do wręczania dyplomów oraz nagród, a panią Mirenę Frosinę, kierownika referatu organizacyjnego, poproszę o przeprowadzenie uroczystości. Szanowni państwo, w pierwszej kolejności wyczytywani będą uczniowie, którym przyznano stypendia za wyniki w nauce w roku szkolnym 2023-2024, a następnie uczniowie, którzy osiągnęli sukcesy w konkursach przedmiotowych i sportowych. Do grona nagrodzonych za wysokie wyniki w nauce w roku szkolnym 2023-2024 należą Betin Kosma ze Szkoły Podstawowej nr 3 w klasie 6 uzyskał średnią ocen 6, i zdobył osiągnięcia artystyczne na szczeblu ogólnopolskim. Milachowska Zofia ze Szkoły Podstawowej nr 3 w klasie 7 B uzyskała średnią ocen 6. I zapraszamy. Tuńska Dominika ze Szkoły Podstawowej nr 3 w klasie 6. Też średnia ocen 6. To są uczniowie, którzy zyskali średnią ocen, tych trzech, których wymieniłam. Średnią ocen 6. Teraz poproszę Oliwię Dziarnowską ze Szkoły Podstawowej nr 3 w klasie 5 A uzyskała średnią ocen 5,92. Szwarc Martyna ze Szkoły Podstawowej nr 3 w klasie 6 A średnia ocen 5,92.
Bartczak Justyna ze szkoły podstawowej nr 3 w klasie 4A, średnia ocen 5,91. Tryk Blanka ze szkoły podstawowej nr 3 w klasie 4B, średnia ocen 5,91. Sencki Oskar, szkoła podstawowa nr 1, klasa 6A, 5,83 średnia ocen. Minor Blanka ze szkoły podstawowej nr 3 w klasie 6B, średnia ocen 5,83 i zdobyła osiągnięcia przedmiotowe z języka polskiego na szczeblu wojewódzkim. Jankę Jan ze szkoły podstawowej w Zalesiu w klasie 5, średnia ocen 5,83. Jamrozik Antoni ze szkoły podstawowej nr 1 w klasie 6A, średnia ocen 5,75. Kotowska Izabela, szkoła podstawowa nr 1, klasa 6A, średnia ocen 5,75. Jakubowska Patrycja, szkoła podstawowa nr 3, w klasie 5A, średnia ocen 5,75. Korczak Karolina ze szkoły podstawowej nr 3 w klasie 6A 5,75 średnia ocen. Sylka Helena, szkoła podstawowa nr 3, klasa 6A 5,75. Nowicka Hanna, szkoła podstawowa nr 1, klasa 4A, średnia ocen 5,73. A to mama odbierze. Bedin Gaja, szkoła podstawowa nr 3, klasa 4B, średnia ocen 5,73. Marasz Hanna, szkoła podstawowa nr 3, klasa 4A, 5,73. Adamczak Julia, szkoła podstawowa nr 3, klasa 7B, średnia ocen 5,71. Rembelska Eliza, szkoła podstawowa nr 3, w klasie 7B, średnia ocen 5,71. Tomasz Diana, szkoła podstawowa w Zbożu w klasie 4, średnia ocen 5,70. Kłodziński Filip, szkoła podstawowa nr 1 w klasie 6B, średnia ocen 5,67. Damaszek Kalina, szkoła podstawowa nr 3 w klasie 5A, średnia ocen 5,67. Król Aleksander, szkoła podstawowa nr 3 w klasie 5C, średnia ocen 5,67. Zielińska Aleksandra, szkoła podstawowa nr 3 w klasie 5C, średnia ocen 5,67. Słomiński Mateusz, szkoła podstawowa nr 1, klasa 4C, średnia ocen 5,64. Koniarski Kajetan, szkoła podstawowa nr 3 w klasie 4B, średnia ocen 5,64. Nikel Mateusz, szkoła podstawowa nr 3 w klasie 4B, średnia ocen 5,64. Tu widzę, odbierze ktoś z rodziny. Rykert Nina, szkoła podstawowa nr 3 w klasie 5C, średnia ocen 5,64. Suchomski Szymon, szkoła podstawowa nr 3, klasa 4B, średnia ocen 5,64.
Fojucik Dorota, szkoła podstawowa nr 3, klasa 4A, średnia ocen 5,60. Gazda Zofia, szkoła podstawowa w Wiśniewie, w klasie 4, średnia ocen 5,60. I zdobyła osiągnięcia przedmiotowe z języka polskiego i języka angielskiego na szczeblu ogólnopolskim. Gładych Kamil, szkoła podstawowa nr 1, w klasie 6A, średnia ocen 5,58. Górska Maja, szkoła podstawowa nr 1, w klasie 5, średnia ocen 5,58. Leonard Henryk, szkoła podstawowa nr 1, klasa 5, średnia ocen 5,58. Barabas Antoni, szkoła podstawowa nr 3, klasa 5, średnia ocen 5,58. Brat Izabela, szkoła podstawowa nr 3, klasa 5, średnia ocen 5,58. Stoltman Zuzanna, szkoła podstawowa nr 3, w klasie 5, zdobyła średnią ocen 5,58. Frukacz Agata, szkoła podstawowa w Zalesiu, klasa 6, średnia ocen 5,58. Barabas Michalina, szkoła podstawowa nr 3, klasa 7, średnia ocen 5,57. Chmarzyńska Alicja, szkoła podstawowa nr 1, klasa 4, średnia ocen 5,55. Czy jest Alicja Chmarzyńska? Jeżeli nie, to proszę panią dyrektor. Noga Maja, szkoła podstawowa nr 3, klasa 6, średnia ocen 5,55. Spiczak Brzezińska Hanna, szkoła podstawowa nr 1, klasa 5, średnia ocen 5,50. Bukolt Filip, szkoła podstawowa nr 3, klasa 7, średnia ocen 5,50. Sampławska Agata, szkoła podstawowa nr 3, klasa 6, średnia ocen 5,50. Stalka Weronika, szkoła podstawowa w Wałdowie, klasa 6, 5,50. Król Wojciech, szkoła podstawowa w Zbożu, klasa 5, średnia ocen 5,50. Kienast Zuzanna, szkoła podstawowa nr 3, w klasie 4, średnia ocen 5,45. Nowak Nadia, szkoła podstawowa nr 3, w klasie 4, średnia ocen 5,45. Wyrwińska Maja, szkoła podstawowa nr 3, w klasie 4, średnia ocen 5,45. Wróblewski Rafał, szkoła podstawowa w Wałdowie, w klasie 4, średnia ocen 5,45. Rogoziński Igor, szkoła podstawowa w Lutowie, w klasie 4, średnia ocen 5,45. Pawełek Wiktor, szkoła podstawowa w Wiśniewie, w klasie 4, średnia ocen 5,45. Miller Laura, szkoła podstawowa w Zbożu, w klasie 4, średnia ocen 5,45. Wojciechowski Piotr, szkoła podstawowa nr 1, w klasie 6, średnia ocen 5,42. Chudzińska Amelia, szkoła podstawowa nr 3, w klasie 6, średnia ocen 5,42.
Górna Dominika, szkoła podstawowa nr 3 w klasie 6, średnia ocen 5,42. Hope Dominika, szkoła podstawowa nr 3 w klasie 5, średnia ocen 5,42. Sokulski Krzysztof, szkoła podstawowa nr 3 w klasie 5, średnia ocen 5,42. Wizę Karol, szkoła podstawowa w Lutowie w klasie 6, średnia ocen 5,42. Chorodyńska Sandra, szkoła podstawowa w Wiśniewie w klasie 6, średnia ocen 5,42. Zdobyła również osiągnięcia przedmiotowe z języka polskiego na szczeblu powiatowym. Krzyszkowska Nadia, szkoła podstawowa w Wiśniewie w klasie 6, średnia ocen 5,42. Osiągnięcia przedmiotowe z języka polskiego na szczeblu powiatowym. Jest Nadia? Jeżeli nie, to proszę panią dyrektor o odbiór. Ze szkoły podstawowej w Wiśniewie, tak? W zastępstwie. Nowaczek Emilia, szkoła podstawowa w Wiśniewie w klasie 5, średnia ocen 5,42. Posiada również osiągnięcia przedmiotowe z języka polskiego na szczeblu powiatowym, z języka angielskiego na szczeblu ogólnopolskim i sportowe na szczeblu gminnym. Ferenstein Julia ze Szkoły Podstawowej w Zbożu w klasie 5, średnia ocen 5,42. Schauer Mikołaj, Szkoła Podstawowa w Zbożu w klasie 5, średnia ocen 5,42. Słomińska Weronika, Szkoła Podstawowa nr 3 w klasie 7, zdobyła średnią ocen 5,36. Zgrzeba Nikola w szkole podstawowej nr 3 w klasie 7 zdobyła średnią ocen 5,36. Kwasigroch Laura, szkoła podstawowa w Lutowie w klasie 7 zdobyła średnią ocen 5,31. Zieliński Maksymilian, szkoła podstawowa nr 1 w klasie 8, średnia ocen 5,22. Tojs Karolina, szkoła podstawowa w Ałdowie w klasie 7, średnia ocen 5,21. Pani dyrektor odbierze. Artkowska Julia, szkoła podstawowa w Lutowie w klasie 8, średnia ocen 5,22. Kubik Oskar, szkoła podstawowa w Lutowie w klasie 8, średnia ocen 5,22. Bierze też tu rodzic. Tymecki Przemysław, szkoła podstawowa w Wiśniewie w klasie 7, średnia ocen 5,21. Oraz osiągnięcia artystyczne na szczeblu ogólnopolskim i sportowe na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim. To już wszyscy uczniowie, którzy otrzymali stypendia. Teraz do grona nagrodzonych za wybitne sukcesy w konkursach przedmiotowych i sportowych w roku szkolnym 2023-2024 należą uczniowie. Adamczak Max, szkoła podstawowa nr 1, drugie miejsce w 21. regionalnych masowych biegach imienia Kajetana Bąkorskiego. Redman Sara, szkoła podstawowa nr 1, trzecie miejsce w 21. regionalnych masowych biegach imienia Kajetana Bąkorskiego. Zenel Wiktor, szkoła podstawowa nr 1, trzecie miejsce w 21. regionalnych masowych biegach imienia Kajetana Bąkorskiego. Pyrc Wiktoria, szkoła podstawa nr 1, drugie miejsce w 21. regionalnych masowych biegach imienia Kajetana Bąkorskiego.
Smolarz Agata, Szkoła Podstawowa nr 1, trzecie miejsce w 17. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych Świetlik. Sobota Filip, Szkoła Podstawowa nr 1, wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny. Strama Lilianna, Szkoła Podstawowa nr 1, wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny. Jest Lilianna? Jeżeli nie, proszę panią dyrektor. Nowicka Hanna, Szkoła Podstawowa nr 1, wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny, trzecie miejsce w 17. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych Świetlik. Też mama odbierze. Teraz poproszę uczniów. Sudzińska Bogna, Kuzara Maja, Węgierska Nadia ze Szkoły Podstawowej nr 1 zdobyły trzecie miejsce w finale Kujawsko-Pomorskich Igrzysk Dzieci w Babingtonie Dziewcząt. Kolejny zespół to Kosmela Kamil, Czajka Maksymilian, Pianka Kacper ze Szkoły Podstawowej nr 1. Osiągnięcia, drugie miejsce w finale Kujawsko-Pomorskich Igrzysk Dzieci w Babingtonie Chłopców. Barton Lena oraz Nowak Zofia ze Szkoły Podstawowej nr 1. Pierwsze miejsce w finale Kujawsko-Pomorskich Igrzysk Młodzieży Szkolnych w Badmintonie Dziewcząt. Kołacz Jasmina, Szkoła Podstawowa nr 1, finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Niemieckiego. Barwińska Anastazja, Szkoła Podstawowa nr 3, trzecie miejsce w 17. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych Świetlik. Nike Lilianna, Szkoła Podstawowa nr 3, pierwsze miejsce w powiatowym konkursie recytatorskim wierszykarnia. Zędkiewicz Krzysztof, Szkoła Podstawowa nr 3, trzecie miejsce w 17. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych Świetlik. Delikat Jan, Szkoła Podstawowa nr 3, drugie miejsce w eliminacjach powiatowych turnieju ilustratorskiego, turnieju słowa Dzieci mają głos 2023. Wizę Nadia, Szkoła Podstawowa nr 3, pierwsze miejsce w 21. regionalnych masowych biegach imienia Kajetana Bąkorskiego. Karbowiak Adam, Szkoła Podstawowa nr 3, trzecie miejsce w eliminacjach powiatowych turnieju recytatorskiego, turnieju słowa Dzieci mają głos 2023. Nikiel Małgorzata, Szkoła Podstawowa nr 3, drugie miejsce w 21. regionalnych masowych biegach imienia Kajetana Bąkorskiego. Piasecki Adrian, Szkoła Podstawowa nr 3, trzecie miejsce w 17. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych Świetlik. Zgrzeba Klaudia, Szkoła Podstawowa nr 3, drugie miejsce w powiatowym konkursie recytatorskim wierszykarnia. Antoszczak Michalina, Szkoła Podstawowa nr 3, pierwsze miejsce w 21. regionalnych masowych biegach imienia Kajetana Bąkorskiego. Dziarnowska Aneta, Szkoła Podstawowa nr 3, trzecie miejsce na szczeblu powiatowym w Ogólnopolskim Strażackim Konkursie Plastycznym. Hope Aleksander, Szkoła Podstawowa nr 3, wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny.
Kaczyńska Hanna, Szkoła Podstawowa nr 3. Trzecie miejsce w 17. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych Świetlik oraz trzecie miejsce w eliminacjach powiatowych turnieju ilustratorskiego, turnieju Słowa Dzieci Mają Głos 2023. Kościelak Jan, Szkoła Podstawowa nr 3. Trzecie miejsce w 21. regionalnych masowych biegach imienia Kajetana Bąkorskiego. Bąk Emilia, Szkoła Podstawowa nr 3. Wyróżnienie w międzynarodowym konkursie Kankur Matematyczny. Wróblewska Paulina, Szkoła Podstawowa nr 3. Pierwsze miejsce w eliminacjach powiatowych turnieju recytatorskiego, turnieju Słowa Dzieci Mają Głos 2023. Kabat Marianna, Szkoła Podstawowa nr 3. Trzecie miejsce w 17. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych Świetlik. Teraz poproszę uczniów. Bąk Emilia, Rykert Oliwia, Kiena Suzanna, Betin Gaja, Rykert Nina ze Szkoły Podstawowej nr 3 zdobyły pierwsze miejsce w powiatowych igrzyskach dzieci w trójboju lekkiej atletyce. Teraz poproszę Bąk Emilię, Rykert Oliwię, Kołacką Amelię, Betin Gaję, Tryk Blankę, Kienast Zuzannę ze Szkoły Podstawowej nr 3. Zdobyły drugie miejsce w powiatowych igrzyskach dzieci w drużynowych biegach przejałowych. Teraz proszę drużynę ze Szkoły Podstawowej nr 3. Dudek Albert, Lica Kacper, Gołąbek Damian, Nikel Mateusz, Materski Jan, Kotowski Tomasz, Bąk Borys, Piekarski Filip, Sienkiewicz Konrad, Turzyński Dominik. Drużyna zdobyła pierwsze miejsce w rozgrywkach powiatowych 24. edycji Pucharu Tymbarku. Dzisiaj jest zespół, tylko tu przedstawiciele. Pani dyrektor tutaj pomoże i odbierze nagrodę dla pozostałych może, żeby razem wręczyć. Fojucik Dorota, Szkoła Podstawowa nr 3, zdobyła trzecie miejsce w 17. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych Świetlik. Kienast Zuzanna, Szkoła Podstawowa nr 3. Czwarte miejsce w 30. ogólnopolskim finale czwartków lekkoatletycznych w skoków dal. Betin Kosma, Szkoła Podstawowa nr 3. Pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie plastyczno-fotograficznym Zwierzaki i Słodziaki. Minor Blanka, Szkoła Podstawowa nr 3, finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego. Barabas Michalina, Szkoła Podstawowa nr 3, pierwsze miejsce w Wojewódzkim Konkursie na Lekbuch o krajach niemieckiego obszaru językowego. Karbowiak Marta, Szkoła Podstawowa nr 3. Trzecie miejsce w finale Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w lekkoatletyce indywidualnej w skok z wyż. Winowiecki Nikodem, Szkoła Podstawowa w Wałdowie. Pierwszy wicemistrz Polski za zajęcie drugiego miejsca w finale 7. Ogólnopolskiego Konkursu Wielkiej Ligi Czytelników. Poproszę teraz drużynę ze Szkoły Podstawowej w Lutowie. Burdon Jan,
Pasiński Witold, Bąk Mikołaj, Samul Filip, Zapalski Jan, Sęski Dominik. Drużyna zdobyła pierwsze miejsce w rozgrywkach powiatowych 24. edycji Pucharu Tymbarku. Pasiński Witold zostaje ze Szkoły Podstawowej w Lutowie. Pozostałym dziękujemy. Zdobył drugie miejsce w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej Młodzież Zapobiega Pożarom. Burdon Jan ze Szkoły Podstawowej w Lutowie. Wyróżnienie w międzynarodowym konkursie Kangur Matematyczny. Murach Leszek ze Szkoły Podstawowej w Wiśniewie, laureat trzeciego miejsca w ogólnopolskim konkursie przedmiotowym Leon z matematyki. Naściuk Leon, Szkoła Podstawowa w Wiśniewie, laureat trzeciego miejsca w ogólnopolskim konkursie przedmiotowym Leon z matematyki. Poproszę teraz uczniów. Buda Blanka, Hinz Bianka, Osiniak Blanka, Basińska Hanna, Glińska Emilia, Majczak Pola, Łucyszyn Olga, Hope Anna ze Szkoły Podstawowej w Wiśniewie. Pierwsze miejsce w rozgrywkach powiatowych 24. edycji Pucharu Tymbarku. Przedstawiciele są, to może pani dyrektor? Ktoś tu pomoże odebrać te nagrody? To jeszcze. Poproszę uczniów. Musiela Jan, Naściuk Leon, Murach Leszek, Tymiński Jakub, Myszkowski Nikolas, Strama Juliusz ze Szkoły Podstawowej w Wiśniewie. Pierwsze miejsce w rozgrywkach powiatowych 24. edycji Pucharu Tymbarku. Hinz Bianka, Szkoła Podstawowa w Wiśniewie. Drugie miejsce w 21. Regionalnych Masowych Biegach imienia Kajetana Bąkorskiego. Drugie miejsce w eliminacjach wojewódzkich 26. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Zapobiegajmy Pożarom. Brawa. Myszkowski Nikolas ze Szkoły Podstawowej w Wiśniewie. Pierwsze miejsce w 21. Regionalnych Masowych Biegach imienia Kajetana Bąkorskiego. Włodarska Wanda ze Szkoły Podstawowej w Wiśniewie. Wyróżnienie w międzynarodowym konkursie Kangur Matematyczny, laureat trzeciego miejsca w ogólnopolskim konkursie przedmiotowym Leon z języka angielskiego oraz trzecie miejsce w eliminacjach powiatowych turnieju recytatorskiego, turnieju słowa Dzieci mają głos 2023. Dawaj. Gazda Stanisław ze Szkoły Podstawowej w Wiśniewie, laureat drugiego miejsca w ogólnopolskim konkursie przedmiotowym Leon z języka angielskiego. Sladecki Henryk, Szkoła Podstawowa w Wiśniewie. Pierwsze miejsce w 21. Regionalnych Masowych Biegach imienia Kajetana Bąkorskiego. Moros Renat, Szkoła Podstawowa w Wiśniewie. Drugie miejsce w 21. Regionalnych Masowych Biegach imienia Kajetana Bąkorskiego. Poru Korina,
ze Szkoły Podstawowej w Wiśniewie, laureat trzeciego miejsca w ogólnopolskim konkursie matematycznych FENEK etap jesiennych, laureat trzeciego miejsca w ogólnopolskim konkursie matematycznych FENEK etap wiosennych, laureat trzeciego miejsca w ogólnopolskim konkursie przedmiotowym Leon z matematyki, wyróżnienie w międzynarodowym konkursie Kangur matematyczny i to wszystko. Gratulacje. Gazda Zofia, Szkoła Podstawowa w Wiśniewie. Pierwsza wicemistrz Polski za zajęcie drugiego miejsca w finale 7. Ogólnopolskiego Konkursu Wielkiej Ligi Czytelników. Jelińska Oliwia, Szkoła Podstawowa w Wiśniewie, laureat drugiego miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Orzeł Ortograficzny. Nowaczek Emilia, Szkoła Podstawowa w Wiśniewie, laureat trzeciego miejsca w ogólnopolskim konkursie przedmiotowym Leon z języka angielskiego. Kuszyńska Katarzyna, Szkoła Podstawowa w Wiśniewie, laureat etapu wojewódzkiego konkursu wiedzy o piłce nożnej Poznaj Polskę na sportowo. Woliński Oskar, Szkoła Podstawowa w Wiśniewie, laureat ogólnopolskiego konkursu literacko-plastycznego Polska Ojczyzna, jaką w sercu noszę. Tymecki Przemysław, Szkoła Podstawowa w Wiśniewie, laureat ogólnopolskiego konkursu literacko-plastycznego Polska Ojczyzna, jaką w sercu noszę. Teraz poproszę uczniów. Myszkowski Nikolas, Maciaszek Stanisław, Sladecki Henryk, Pyrc Kajetan, Moros Renat ze Szkoły Podstawowej w Wiśniewie. Drużyna zdobyła pierwsze miejsce w powiatowych igrzyskach dzieci w drużynowych biegach przełajowych. Dziękujemy. Ale pewnie poproszę jeszcze raz. Tu Myszkowski Nikolas, Maciaszek Stanisław i Sladecki Henryk ze Szkoły Podstawowej w Wiśniewie za zdobycie drugiego miejsca w powiatowych igrzyskach dzieci w trójboju lekkiej atletyce. Proszę teraz drużynę. Czajka Nadia, Litkę Natalia, Pankał Zofia, Wrzesińska Amelia, Skrzyńska Urszula, Staśkowiak Maja, Woźniak Kornelia ze Szkoły Podstawowej w Wiśniewie. Drużyna zdobyła drugie miejsce w finale kujawsko-pomorskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej dziewcząt. Bo ktoś tam dodatkowo chyba podszedł. Poproszę uczniów. Osiniak Nadia, Pyrc Kajetan, Moros Renac, Sladecki Henryk ze Szkoły Podstawowej w Wiśniewie. Pierwsze miejsce w rozgrywkach powiatowych 24. edycji Pucharu Tymbarku. Dziękujemy. Kowalczyk Wojciech, Szkoła Podstawowa w Zbożu. Trzecie miejsce w powiatowym konkursie recytatorskim wierszykarnia. Kienast Bartosz z
ze szkoły podstawowej w Zbożu. Trzecie miejsce w finale wojewódzkim Igrzysk Młodzieży Szkolnej w lekkiej atletyce indywidualnej w biegu na 1000 metrów. Poproszę uczniów Kienas Bartosz, Kienas Przemysław i Herman Szymon ze Szkoły Podstawowej w Zbożu. Drugie miejsce w finale wojewódzkim Igrzysk Młodzieży Szkolnej w siatkówce plażowej chłopców. Józefko Maja, Szkoła Podstawowa w Zalesiu. Trzecie miejsce w 21. Regionalnych Masowych Biegach imienia Kajetana Bąkorskiego. Murawski Nikodem i Jankę Tymon ze Szkoły Podstawowej w Zalesiu. Jest to za pierwsze miejsce w rozgrywkach powiatowych 24. edycji Pucharu Tymbarku. Szanowni Państwo, to już wszyscy wyróżnieni uczniowie. Myślę, że jeszcze raz należą im się gromkie brawa. Raz jeszcze wszystkim gratulujemy sukcesów. Liczymy na to, że może nie z wszystkimi, ale z większością spotkamy się za rok i będziemy mogli równie hucznie świętować Wasze sukcesy. Oddaję teraz głos panu burmistrzowi. Dziękuję bardzo. Ja również chciałem przyłączyć się do gratulacji. Serdecznie Wam gratuluję tych wysokich wyników w nauce, tych wysokich też osiągnięć sportowych w różnych innych konkursach. Zapracowaliście na to jak najbardziej, ale nie byłoby to możliwe, gdyby nie też i praca naszych pedagogów. Pozwólcie, że na sesji, która jest poświęcona oświacie i wyróżnieniu Was za Wasze bardzo dobre wyniki, podziękujemy też pedagogom, którzy włożyli duży wysiłek w to, żebyście właśnie dzisiaj mogli na tej sesji uroczystej odbierać stypendia i te nagrody. Oczywiście chciałem podziękować przy tej okazji nie tylko nauczycielom, ale też i rodzicom, którzy wspierają Was w Waszej edukacji i cieszą się z Waszych wyników. Życzę, żeby na Waszej dalszej drodze edukacji, żebyście osiągali jak najlepsze wyniki i również osiągali tego typu nagrody. Jeszcze raz wszystkim serdecznie gratuluję. Szanowni Państwo, wśród wyróżnionych nauczycieli znaleźli się następujący. Ze Szkoły Podstawowej nr 1 pani Agnieszka Nowak. Pani Maja Król. Pani Iga Myślińska. Jeżeli nie ma, to pani dyrektor. Proszę. Pan Damian Nagel. Pani Lucyna Nawrocka. Pan Bartosz Nowak. I pani Aneta Taw. Ze Szkoły Podstawowej nr 3 pani Alicja Cyra.
Pani Magdalena Dziarnowska. Pani Elżbieta Sowińska. Pani Paula Bukolt. Pani Sylwia Piątkowska. Pani Anna Tadych. Pani Justyna Kurkowska. Pan Krzysztof Sadowski. Jeżeli nie ma, to panią dyrektor poproszę. Pani Beata Gdaniec-Marciniak. Pan Piotr Kozłowski. Pani Izabela Zielińska-Rózga. Pani dyrektor. Paulina Włoch. Pani Paulina Włoch. Pani Karolina Kaczyńska. Pani Marzanna Wiśniewska. Pani Barbara Kryza. Ze Szkoły Podstawowej w Wałdowie pani Beata Kurzyńska. Ze Szkoły Podstawowej w Lutowie pan Przemysław Czapiewski. Pani Iwona Kubik. Ze Szkoły Podstawowej w Wiśniewie pani Iwona Zawadzka-Sztandera. Pan Bartosz Burkiewicz. Pani Agata Dondela. Pani Sylwia Stawiak. Pani Paulina Furmaga. Pani Aleksandra Zawadzka-Tymecka. Proszę odebrać dla pani dyrektor. Ze Szkoły Podstawowej w Zbożu pani Grażyna Fifielska. Pan Konrad Rudnik. Ze Szkoły Podstawowej w Zalesiu pani Joanna Pytlos.
pani dyrektor odbierze. I pan Grzegorz Leśniak. Dla pana Grzegorza też odbierze. Szanowni państwo, to już wszyscy wyróżnieni nauczyciele. Myślę, że należą się również brawa. Zanim przejdziemy do kolejnego punktu porządku obrad, chciałbym zwrócić się również do nauczycieli. W związku z dzisiejszą uroczystością dziękuję wam, że swoją pracą i swoistym powołaniem kształcicie i wychowujecie kolejne pokolenia mieszkańców naszej gminy. Zadanie, którego się podjęliście, jest wielkim wyzwaniem, dlatego w imieniu swoim i radnych Rady Miejskiej w Sępólnie Kraińskim dziękuję wam za codzienny wysiłek i osobiste zaangażowanie. Niech wspomniane powołanie będzie dla was źródłem satysfakcji, niosącym ze sobą poczucie spełnienia i zwykłą ludzką radość. Dziękuję i gratuluję. Czy ktoś z radnych lub zaproszonych gości chciałby zabrać głos? W związku z tym, że nie widzę chętnych, dziękuję, zamykam ten punkt porządku obrad i przechodzimy do kolejnego, ostatniego już 12, zakończenie sesji. W związku z wyczerpaniem porządku obrad, dziękuję wszystkim za udział. Zamykam 6. sesję Rady Miejskiej w Sępólnie Krańskim. Dziękuję za przybycie.